Do jazdy na rolkach potrzebujemy trzech rzeczy. Pierwsza rzecz jest to umiejętność zachowania równowagi. Druga rzecz jest to panowanie nad strachem przed wywaleniem się i obiciem sobie dupy. Mimo wszystko te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Wiedzą to szczególnie ci, którzy jeździć jeszcze nie potrafią. I trzecia rzecz są to słuchawki, żeby móc sobie puścić muzykę, nie słyszeć i nie widzieć niczego, co dzieje się wokół was i tym samym skupić się na jeździe. I to chyba tyle. Pierwszym bardzo często popełnianym błędem jest postawa. Wyprostowane kolana, wyprostowane plecy. Tak się jeździć po prostu nie da. Wyglądacie jakbyście chodzili, a nie jeździli. Przypomina mi to, jak już napisałam pingwina. Nie fajnie. Jeżeli jednak ugniecie delikatnie kolana i troszeczkę się pochylicie do przodu, wygląda to o wiele lepiej, prawda? Kolejnym błędem jest próbowanie robienia małych kroczków zamiast długich. Come on, jesteśmy na rolkach. Wy macie jeździć, a nie chodzić. Dla zachowania równowagi polecam wyciągnąć ręce do boków i starać się trzymać się w takiej pozycji nie sztywno, tylko na luzie i nie machać nimi na wszystkie strony. Dla ćwiczenia równowagi możecie sobie pojeździć na dwóch nogach, starając się nie przychylać na wszystkie strony. Potem jak już jest ktoś pewniejszy, można zmieniać nogi, a następnie jak już jest ktoś naprawdę zaawansowany, można robić to na jednej nodze. Najgłupszym i najłatwiejszym sposobem na wybicie sobie zębów jest hamowanie hamulcem doczepionym z tyłu rolek. Najłatwiej jest hamować ciągnąc nogę za sobą i opierając na niej swój ciężar. Jest to naprawdę proste, polecam się tego nauczyć, tak zwany T-stop chyba. Żeby opanować jazdę tyłem, musicie najpierw, misiaczki moje złote kochane, nauczyć się przenosić ciężar z jednej nogi na drugą nogę. Jeżeli tego już się nauczycie, odwracacie się i próbujecie robić to samo tyłem. Wymachiwanie kuperkiem na boki pomaga, twerking może pomóc, a tak serio, im więcej ćwiczycie, tym szybciej się tego nauczycie. Żeby nauczyć się robić przeplatankę, bardzo ważne jest opanowanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wam wcześniej w filmiku. I gdy będziecie pewni, że podczas tego ułamka sekundy, gdzie przeplatacie nogi, jesteście tylko na jednej rolce, się nie wywalicie, dacie radę. Na początku, gdy będziecie uczyć się robić przeplatankę, róbcie to wolniej i starajcie się unosić obie nogi w górę. Potem, gdy już będziecie bardziej zaawansowani i będziecie robić to szybciej, możecie trzymać jedną nogę na ziemi i tylko tak jakby przyplatać drugą nogą, jak robię to ja w tym momencie. No i pozostała nam do opanowania sztuka upadania na kuperek, czego wam życzę, bo jest to zdecydowanie mniej bolesne, aniżeli byście upadli i zdarli sobie kolana. Więc jak już upadniecie, nie polecam korzystać z pomocy czyjejś ręki i podciągania się, bo co się stanie? Gdy będziecie się podciągać, rolki wam pojadą w przód i znowu polecicie na tyłek. Zamiast tego polecam się mocno oprzeć dłońmi z tyłu i po prostu podciągać się samemu do przodu. Voilà! To wszystko w filmiku instruktażowym. Jak już powiedziałam, najważniejsza jest równowaga i nie banie się przed upadkiem, bo z reguły to nie boli. Z reguły, hehe. Rolki to naprawdę świetna sprawa. Polecam gorąco. Ola, Alex, byle nie Aleksandra, Katarzyna. Jeżeli macie jakieś prośby co do następnych filmików, piszcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie i pa!